czyli. Ja przypominam, że gościem... Ja przypominam, że gościem Radia dla Ciebie jest Tony Kosowski, autor książki Nie każdy Brazylijczyk tańczy sambę. I za chwilę parę pojedziemy do Boliwii. Który kilka tygodni później rezygnuje z etatu w ratuszu. Odnajdujemy ich jako współwłaścicieli ośrodka Salamandra w Zakopanem. Inny fragment. 3 dni przed końcem kadencji radni PO uchwalają zmiany w planie zagospodarowania okolic Pałacu Kultury. Na mapie pojawiają się 2 drapacze chmur. Ten wyższy, 245-metrowy, zajmuje działkę klientów mecenasa Nowaczyka. Tak, takie fakty są. Dalej mamy, pytamy o nieruchomości, które Nowaczyk już odzyskał i o które się stara. Hanna Gronkiewicz-Walc odmawia odpowiedzi, powołując się na tajemnicę adwokacką. A wcześniej ratusz konsultuje się z radą adwokacką, której szefem jest Grzegorz Majewski, współwłaściciel razem z siostrą Nowaczyka wartej 160 milionów złotych działki. Jak nie trudno się zorientować, jedno nazwisko pojawia się nad wyraz często w tych fragmentach, które Gazeta Wyborcza podkreśla. To trudno teraz oczywiście streścić ten tekst Państwu, to kto się tymi sprawami interesuje, to odsyłam do Gazety Wyborczej, do magazynu świątecznego i do... Bardzo przepraszam. I do Stołecznej. Natomiast mogę Państwu powiedzieć teraz, że po godzinie 11 w Radiu Tok FM moim i Państwa gościem będzie Michał Wybieralski, szef Gazety Stołecznej. No to tak, to jest w magazynie świątecznym na pierwszej stronie. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to specjalnie wesoło, no ale będziemy właśnie mówili o tym więcej na pewno, chociażby o godzinie 11 dzisiaj. Dalej w Wyborczej o aktorkach. Są role dla aktorek po 60. O ile nazywają się Meryl Streep, pisze Katarzyna Wężyk i pisze w ogóle o Meryl Streep jako takiej. Taki fajny fragment. Na pytanie, czy wkurza cię, że zarabiasz